Cześć. W obecnej sytuacji, kiedy prawdopodobnie większość z nas musi spędzić czas w domu, pomyślałam, że przyda Ci się kilka technik oddechowych, które pomogą przede wszystkim uspokoić ciało, umysł, zrelaksują Cię, poprawią też pracę mięśni oddechowych. Rozpoczniemy od pozycji siedzącej, więc usiądź sobie wygodnie. Możesz siedzieć na kocu, możesz usiąść na klockach, możesz być tyłem oparty do ściany. Wybierz wygodny dla siebie siad. Może to być siad skrzyżny, typowy, może to być siad mędrca, gdzie pięta jest skierowana w kierunku krocza. Druga stopa grzbietem ułożona na macie. Siedzisz na środku guzów pluszowych. Możesz się chwilkę przekołysać w przód i w tył po to, żeby znaleźć dla siebie takie środkowe ułożenie. I jak już znajdziesz, to wtedy wyprostuj się, opuść łopatki delikatnie w dół. Dłonie możesz położyć wnętrzami skierowane do sufitu, do nieba. Możesz też, jeżeli praktykujesz mudrę, wybrać sobie dla siebie mudrę. I siedząc rozpoczniemy od oczy. Oczywiście mogą być zamknięte i nawet lepiej, żeby były. Od obserwacji oddechu. Obserwuj, jak wdech wpływa i wypływa z Twojego ciała. Wdech jest nosem. Powietrze dociera przez nozdrza do płuc, brzuch wypełnia się powietrzem, przepona opada, żeby wpuścić powietrze i na wydechu przepona się unosi, usuwasz powietrze i wdech i wydech. Postaraj się w miarę jak teraz oddychasz znaleźć dla siebie swój rytm oddechu, wdech i wydech. Jeśli możesz, to proszę próbuj podczas wydechu próbuj usuwać całkowicie powietrze z ciała, z płuc. Wdech nosem i wydech nosem. Spokojny, ta sama długość rytmu, spokojny wdech i wydech. Wykonaj 5 takich cykli, 5-6 cykli. A następnie kolejnym ćwiczeniem będzie technika oczyszczająca, też w głównej mierze zatoki. Przypominam o dbaniu o higienę, zwłaszcza teraz. Dlatego przed rozpoczęciem tych technik sugerowane jest umycie rąk, oczyszczenie. Będziemy wykonywać pasywny wdech, a wzmożony, aktywny wydech. I ten wydech będzie z brzucha, to będzie taka jakby pompka z brzucha. Będziemy raz prawą, raz lewą dziurkę otwierać, zatykać. Wydech, wydech, taki impulsywny wydech. Wdech, spokojnie i zamykając jedno nozdrze, wydech. Jednocześnie chcesz wciągnąć pępek do kręgosłupa. Robisz takie pompki brzuchem.
na początku, spróbuj do 20. Potem jak spodoba Ci się ta praktyka, możesz wydłużać stopniowo ten cykl. I ponownie kilka spokojnych wdechów i wydechów. Warto mieć koło siebie chusteczki, bo mogą się przydać, jak oczyszczasz zatoki, nos. I po tej technice, po tych kilku spokojnych oddechach, teraz kolejnym ćwiczeniem będzie oddech jedną dziurką, przytrzymanie i wydech tą samą dziurką. Później też taki sam cykl oddechów zrobimy na drugą stronę, a później połączymy raz przepływ z jednej dziurki przez zamknięcie obydwu nozdrzy, potem wydech drugą dziurką, wdech tą drugą, zamknięcie i wydech. Gdyby się zdarzyło tak, że nie jesteś w stanie tak długo utrzymać się na bezdechu, to tyle, ile dasz rady. Patrz na siebie, na swój taki komfort i daj sobie czas. Uzbrój się, proszę, w cierpliwość. Usiądź prosto, jak chcesz, możesz sobie zmienić skrzyżowanie nóg, rozkrzyżować i nie skrzyżować je ponownie, bądź usiąść sobie w siadzie mędrca inaczej. Dlatego teraz rozpoczniemy od lewego nozdrza, więc proszę, żebyś swoją prawą dziurkę przykryła przykrókciukiem i zrób wdech. Przytrzymaj, zamykając obydwa nozdra. Długi wydech też lewą dziurką. Do całkowitego usunięcia powietrza z brzucha i z płuc. Po czym znowu jest wdech. Przetrzymanie. I wydech. Wdech. Zatrzymaniem i długi wydech. I wdech. Przytrzymaj tyle, ile Ci się uda. Wydech. Odłóż rękę. Wdech i wydech. I powtórzymy cykl na drugą stronę. Ten oddech ma anuloma viloma, tak się nazywa źródłowo. Ma za zadanie wyrównać przepływ naszej prany. Prana jama, kontrola oddechu. Prana to energia. Oddech jest energią, która w tobie krąży. Porównasz teraz, jak wychodzi ci to ćwiczenie, ten oddech na drugą stronę. Prawa ręka przytrzymuje lewy płatek, robisz teraz wdech, prawy nozdrzem. Obojętnie, czy to są dwa, czy to jest jeden palec wskazujący, jak Ci będzie wygodniej, czy też malutki paluszek. Wdech. Przytrzymanie. I wydech. I wdech, zatrzymanie, i wydech, długi wydech, staraj się usuwać całkowicie powietrze z brzucha i z płuc, wdech, przetrzymanie, i długi wydech. I wdech. Zatrzymanie. I wydech. Oddychaj.
Spróbuj teraz włączyć te dwie strony w jeden wspólny przepływ oddechu. Wdech przez lewe nozdrze. Z zatrzymaniem bezdech. Wydech drugą dziurką. I wdech z prawej. Przetrzymanie. I wydech z lewej. Wdech. Zatrzymaj. Wydech. Prawe nozdrze, wdech. Zatrzymaj. Wydech. Tylko koncentruj swoje myśli wokół oddechu, wokół tego, jak krąży energia, jak krąży oddech. Z prawej na lewą, z lewej na prawą. Wdech. Zatrzymanie. I wydech. Wdech. Zatrzymanie. I wydech. Ostatni cykl oddechu. Wdech. Zatrzymaj. Wydech. I wdech. Zatrzymaj. Wydech. Spokojny wdech i wydech. Tak samo długi wdech i długi wydech. Wyobraź sobie swój oddech. Oddech, który jest twoją energią, który cię wzmacnia. Namaste. Wszystkiego dobrego i przede wszystkim